Natomiast na taką sytuację trafiła moja znajoma i jej zdjęcia możecie właśnie oglądać na pierwszym planie. Jechała ona właśnie z przeciwnego kierunku i w pewnym momencie jej oczom ukazał się zaparkowany na prawym pasie samochód ciężarowy. No i według relacji, którą posiadam, o mało nie doszło właśnie do czołowego zderzenia z pojazdem jadącym w taki sposób jak ja na tym filmie. Na szczęście zarówno znajoma, jak i kierujący z przeciwka jechali z niewielkimi prędkościami i do niczego nie doszło.